Marta Żmuda-Trzebiatowska opublikowała relację z wizyty u fryzjera. Aktorka w ten sposób przygotowuje się do nowej roli. Pochwaliła się efektem końcowym. Takiego koloru nikt się nie spodziewał. Marta Żmuda-Trzebiatowska od wielu lat występuje na polskiej scenie teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Różne role wymagały od niej mniejszej lub większej ingerencji w wizerunek. W ramach przygotowań do nowych produkcji aktorka wielokrotnie decydowała się na zmianę wyglądu. Tym razem padło na kolor włosów. Żmuda-Trzebiatowska przeszła kompletną metamorfozę. Marta Żmuda-Trzebiatowska jest aktywna na swoim profilu na Instagramie. Zdobyła już ponad 326 tysięcy obserwatorów. Często wrzuca nowe posty i relacje. Tym razem pochwaliła się wyjściem do fryzjera. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby aktorka nie spytała profesjonalisty przed wizytą, jak to jest wykonywać coś spoza swojej estetyki. Fani nie wiedzieli, o co może chodzić. Żmuda-Trzebiatowska podkreśliła, że to, co planuje, jest dla fryzjera nie lada wyzwaniem. Niedługo później pochwaliła się efektem końcowym. Tego nikt się nie spodziewał. Marta Żmuda-Trzebiatowska nie kryła zdziwienia, gdy zobaczyła się w nowej odsłonie. Zdradziła, że w taki sposób przygotowuje się do nowej produkcji. Choć aktorka przyznała, że włosy bardzo pasują do roli, nie chciałby nosić ich na stałe. Dodała także, że to dopiero początek zmian. Gwiazda szykuje coś większego. Trzymała to w tajemnicy przez prawie pół roku. Poleciła fanom, aby obserwowali jej profil na Instagramie, ponieważ wkrótce wyjawi więcej szczegółów. Niedawno Marta Żmuda-Trzebiatowska została zapytana o opinię na temat medycyny estetycznej. Fani aktorki chcieli wiedzieć, czy ma w planach skorzystać z tego typu usług. Gwiazda przyznała, że nawet się nad tym nie zastanawiała. Dodała, że każdą zmarszczkę traktuje jak historię, której nie chce wymazywać. Żmuda-Trzebiatowska podkreśliła, że najlepiej czuje się w naturalnym wydaniu. Zobacz też, tak mieszka Katarzyna Glinka. Patrzymy na podłogę w kuchni. Odważna. Za to w sypialni klasyka. A te schody.